wymierza jej karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wyznacza, że warunkowe zwolnienie oskarżonej nie może nastąpić wcześniej niż po odbyciu przez nią 50 lat orzeczonej w punkcie pierwszym kary. To najsurowszy w najnowszej historii Polski wyrok za zabicie dziecka, a najsurowszy w ogóle po 89 roku w Wielkopolsce. 28-letnia Magdalena C. będzie mogła ewentualnie wyjść z więzienia, wliczając w to areszt w wieku 76 lat. Została skazana za zabicie w maju 2021 roku w kamienicy na Grunwaldzie swojej 3-letniej córki. Działając w sposób przemyślany, wcześniej zaplanowany i przygotowany oraz rozciągnięty w czasie, a nadto wykorzystując najdłuższy nóż znajdujący się w miejscu zamieszkania, obserwując bawiące się dziecko oraz oczekując dogodnego momentu do pozbawienia życia i przenosząc dziecko po pomieszczeniach mieszkania, dusiła, a następnie zadała nie mniej niż 3 uderzenia nożem w okolice klatki piersiowej oraz pleców. Zuzia miała uszkodzone serce. Zmarła na stole operacyjnym. Magdalena C. po duszeniu i pierwszych ciosach nożem miała zawinąć dziecko w koc. Zadzwoniła do znajomego, informując go, że zabiła dziecko. To on powiadomił policję. Czego pani to zrobiła? Kobieta przyznała się do mordu, ale nie do winy. Miała tłumaczyć śledczym, że chciała popełnić tak zwane rozszerzone samobójstwo, ale po zranieniu dziecka nie była w stanie targnąć się na swoje życie. Matka miała planować dla siebie łagodniejszą śmierć przez wypicie wywaru z cisu. Orzeka wobec oskarżonej środek karne pozbawienia praw. Najwyraźniej sędzia nie uwierzył w wersję o samobójstwie. To tylko jednak domysły, bo cały proces był utajniony. Tam nie było żadnych okoliczności łagodzących. Ja nie będę się opowiadać na temat uzasadnienia wyroku, ponieważ jest ono tajne. W sprawę na pewnym etapie śledztwa wmieszał się sam prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Wydał prokuraturze polecenie zaostrzenia zarzutów Magdalenie C. Ta stanęła przed sądem nie za zabójstwo, ale za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Sąd dziś potwierdził te kwalifikacje. Ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy tym wrogiem usatysfakcjonowani. Moja klientka się z nim nie zgadza, więc również ja się nie zgadzam z tym wymiarem kary, jak i z orzeczeniem. No, z czego wynikiem będzie złożenie wniosku o uzasadnienie, no i prawdopodobnie apelacji. Proces w tej sprawie trwał rok, wyrok nie jest na razie prawomocny. Krzysztof Czub, Puls Dnia.